Witam w kolejnym zestawieniu jedenastkowym. Wybrałam miód. Tutaj, jak widzimy, w zestawie nut tego zapachu nie ma miodu, natomiast ewidentnie jest miodowość, jest jakaś lepkość. Więc z innych kwestii to wynika. Benzole jest jako taka nuta dosyć lepko-słodka, w sumie mocno słodka. To może dawać efekt w połączeniu z innymi rzeczami. Tutaj może być znaczący. Ten zapach jest bardzo w stylu, chociaż taki może trochę ciekawszy, trochę bardziej przyciemniony, bardzo w stylu niestety wycofanego już z Polski, nie wiem jak z dostępnością gdzie indziej, Ginesta Botrytisa, czyli takiego miodu, to jest taki miód gęsty, esencjonalny, jakieś suszone owoce, niesuszone owoce, mówię o Botrytisie, no ale właśnie tutaj mamy coś, co jest łatwiej dostępnego, czyli Tobacco Bokleta. Mam trochę, ale gdzie mam, to nawet nie wiem, jakąś mniejszą ilość, dekant, natomiast jest to bardzo dobry zapach. To jest jeden z, na pewno z dwóch, myślę, że z dwóch bokletów, a może trzech, które bym tak wskazała, czterech, które bym wskazała jako naprawdę udane na okres jesienny, tak w ogóle swoją drogą. Na pewno dałabym różę z miodem, którą mam w postaci flakonu, Jory. To jest przepiękny balans między różanością i miodowością, bardzo silne parametry, bardzo dobry zapach. Muszę przyznać, że niesamowicie lubię ten zapach. Jest taką słodyczą, elegancką, kobiecą. Bardzo silny zapach. Na pewno, jeżeli chodzi o miód, dałabym miody, bardzo dobrze je wspominam, z L'Occitane. Zaraz tu wyszukamy. Były chyba dwa. W sumie miałam styczność z różnymi wtedy waniliami, miodami. To były naprawdę bardzo dobre słodkości. Tu mam akurat miel citron. Tu mamy właśnie nuty cytrusowe, takie trochę świeże też, no i właśnie mamy przepiękną miodowość, naprawdę bardzo dobry zapach. I ja sobie go tutaj też oczywiście zrobię screen do miniaturki, w sumie jeszcze cofnę na Jory, też zrobię screen. Co prawda akurat wiem, gdzie mam flakon i będzie wyciągnięty na okres jesienny, zimowy na pewno. To jest jedno z moich ulubionych kajali. Różne się u mnie przewijały. Zresztą kiedyś opowiadałam jeszcze o tej marce, kiedy w ogóle ona tak nie była dostępna. Teraz jest w sopockim stylu, jest House of Merlot. Ona jest dostępna teraz i niestety podskoczyła cenowo znacząco. Natomiast parametry tych zapachów są naprawdę wręcz wstrząsająco dobre. Tutaj nie należy się obawiać jakichś... No to jest naprawdę wydajny zapach. Jeżeli chodzi o miód, to przepiękną, taką szlachetną, taką jakościową miodowość to jest Abdul Samad Al Quarashi Blend. Tego nie ma na fragrancie, chyba że dodali. W ogóle marka Abdul Samad Al Quarashi jest przykładem marki arabskiej, ale takiej jakościowej. To nie jest takie jak zatrzęsienie tych po prostu nieszczęsnych klonów arabskich, wszystko na określony, kolokwialnie mówiąc brzydko, kopyto. No niestety, mało w tym wszystkim można znaleźć czegoś naprawdę, bo chyba że komuś faktycznie chodzi o to, żeby było tanio, słodko, mocno, męcząco, ogoniasto i w ogóle. Ale nie taki jest tak naprawdę sens ogólnie obcowania z perfumami, żeby to wszystko... To nie jest podstawa, a dla wielu niestety jest. Czyli ktoś chce po prostu coś kupić taniego, co będzie mega mocno wyczuwalne i najlepiej jeszcze zasłodzone. Ale właśnie marka Abdul to są inne zapachy, to są też zupełnie inne ceny. I właśnie kiedyś mówiłam, mam gdzieś, że trochę właśnie taki spory dekont kolegi, miałam tego blend. Przepiękna miodowość, to jest tak jakościowa, tak szlachetna. Bo dużo miodów jest jednak dla mnie nie do przejścia, chociaż miód w pożywieniu lubię, miód w napojach lubię, miód w perfumach lubię, gdzie wanilii nie lubię, palony karmel lubię, toffee nie lubię. I właśnie z miodem jest dobrze, ja bardzo dużo zapachów z miodem stworzyłam, może zaraz tutaj też w tym zestawieniu wyróżnię któreś konkretnie. Myślę, że bym wyróżniła, bo to jest taki trochę nietypowy miód, a właśnie bardzo mi zależy na czymś takim. Miód w zielonościach, zielony miód, Mielwecht. Z dodatkiem różnych zielonych aspektów, zielonych liści, różnych kwestii. I to jest taki naprawdę aromatyczny, przepięknie zielony, z piękną taką gładką słodyczą miodu zapach. Na pewno z moich zapachów bym też wskazała, tak się zastanawiam, może te orzeszki w takim rozwiskrzonym miodzie, czyli Nueces Dorada, złote orzechy, z takich bardziej na okres zimowy. I jeszcze z miodem bym wskazała z moich zapachów taki roziskrzony miód, takie drzewko świąteczne pod żywicami miodowymi, czyli Fuerza Forestal Navidad, to był chyba drugi zapach. To już dawno temu. I więc te bym trzy wskazała, chociaż bardzo dużo różnych innych miodów u mnie jest. Też są zabawy takim klimatem różnych miodów, miodów kwiatowych, miodów rumiankowych, takich aspektów, nawet coś takiego jak kwiaty polne miodowe. Także
trzy. No ale żeby też nie było tak, że zestawienie jest zdominowane przez moje zapachy. Chociaż faktycznie ja mocno rozszerzyłam sferę miodów, taką kwestię w moich zapachach. Także trzy. Boklet 4, L'Occitane 5, Kajal 6. Nie dam generalnie miodów Zoologist, dlatego że ten jest dla mnie zbyt brudny jednak, chociaż był czas, że go bardziej lubiłam, ale chyba go tam trochę też zmieniłam, mówię o zapachu ćmamow. A z kolei Pszczołabi dla mnie zbyt zgrzytająco słodka, jednak wolę moje miody. W ogóle ja będę tworzyć dwa nowe miody. Znaczy, w trakcie już jestem tworzenia w zasadzie takie bardziej ciemne miody, takie bardziej surowe miody, takie bardziej drzewne miody. Także to jeszcze będę opowiadać. Deserowa czekolada z niuansem miodu. W ogóle ja lubię miodowość też w takim ujęciu właśnie jakieś takie pyłkowe klimaty, o miód lipowy, takie też zapachy u mnie powstały. Miód też był znaczący w moich zapachach abechites, czyli pszczółki, tam jest akacje, lipy, miód, szafran, rumianek. No dobrze, ale, zostawmy na razie. No, te miody lipowe też, to co mówiłam. Chociaż nie, muszę dodać jeden mój zapach jeszcze. No niestety muszę. Tesoleado, herbatę z cytryną bergamotką, taką naturalną, miodem, sianem, rumiankami. No, taka słoneczna herbata. To muszę, niestety, ale muszę. Także to było chyba, to jest chyba siódmy. Czyli chyba jeszcze cztery zapachy muszę wskazać. Oczywiście Sisley, przepiękny miodowy szypr, no to po prostu musi się znaleźć. Mam flakon w dawnej wersji, po prostu kocham ten zapach. I to jest chyba, nie wiem czy nie pierwszy zapach taki naprawdę mocny, taki no i słodki, i mocny, konkretny, który naprawdę niesamowicie mnie przyciągnął, wciągnął, uzależnił w ogóle, gdzie ja zupełnie inne zapachy wtedy lubiłam. I raczej to były nurty takie aromatyczne, świeże, przestrzenne, kwiatowe, roślinne, owocowe, zielone, tego typu, jakby słodycz, miód, tego typu to w ogóle raczej nie. A ten zapach naprawdę pamiętam, no, tak mnie wciągnął, że nie mogłam przestać o nim myśleć. Pamiętam, to był taki okres jesienno-zimowy, miałam popsikany nadgarstek i po prostu niesamowicie wciągał i potem to wręcz przez zetknięcie z ubraniem i z płaszczem, to też w ogóle ten zapach mega się w ogóle długo utrzymuje. Na takich rzeczach właśnie jakiś płaszcz, nie wiem, szal, nie szal, i tak dalej. Dobra, to chyba jeszcze trzy muszę wskazać. Na pewno bym dała. Chyba bym dała to. Bo tutaj powiem tak, to jest taki kościółek i taki klimat na jesień, zimę i taki właśnie taka cytrusowość. W zasadzie to jest taki aspekt trochę jakiejś takiej herbaty z cytryną, takie złudzenie, cytryna, miód, tego typu kwestie, ale tak, to jest tak ładnie, jestem kadzidłem, bardzo lubię ten zapach. Mam flakon i bardzo, bardzo lubię, w ogóle nie jest aktualny, także muszę tutaj uaktualnić, mam flakon. To już bardzo, bardzo długo w tej szacie. Chyba z tą naklejką kwadratową, bo wcześniejsze było okrągłe. Okrągłą miałam Chal Nour, ale mes chyba mam z tą. I jeszcze dwa muszę wskazać. A nie, przepraszam, nie dwa, bo jeszcze był blend. W takim razie Abdul. Czyli tylko jeszcze jeden zapach muszę wskazać. I daję ten unikat Guerlain Aqua Alegoria i to jest taki efekt dla mnie takiej przepięknej kwiatowo-miodowości. Ten mysk tam daje taki efekt właśnie takich kwiatów polnych, miodowych i kwiatów innych, ale miodowych. I ładnie dopełnia, ale nie jest taki zdominowujący. Także nawet jeszcze gdzieś troszeczkę może mam, opowiadałam ten zapach niejednokrotnie. Miałam kiedyś flakon, miałam później dekanty, jeden, drugi, bardzo duży sentyment do tego zapachu. No w postaci flakonu to miałam, w postaci dekantu to mam, ale tutaj jako flakony zawsze oznaczam, czyli kiedyś miałam. I to jest, myślę, że uwieńczenie miodowego zestawienia jedenastkowego. To jest czwarte zestawienie. Także wszystko się zgadza. Dzisiaj jest 4 października, także w lecie normalnie, leci już o tej porze wieczornej, co miało być jakaś tam stała pora wieczorem. Myślę, że nie wiem, 19 albo 20.
19.19, 20.20, coś takiego będzie wlatywał zawsze codziennie ten jedenastkowe zestawienie, ten film. Ale zawsze może być jakieś jeszcze dodatkowe i dodatkowy inny film też tam gdzieś się może pojawić, ale generalnie taką podstawą w październiku to będzie zawsze ta 19.19 czy 20.20, takie kolejne jedenastkowe zestawienie. Można proponować kolejne tematy, może też będę czasami rzucała głosowanie na kolejny temat, czyli w ramach na przykład zestawienia jedenastkowego na dziś czy na jutro.